Ja urodziłem się w 1953 roku. Mama była ze wschodu, ojciec był z Grudziądza. Poznali się koło Sztumu. To ojciec nie mógł mój osiedlić się bliżej Grudziądza niż 100 km. Z tego względu, że ojciec był w armii Andersa. Prowadzili się tu na Biskupią, pod Czwórką. W 1949 roku, a że to były dawne czasy, to te mieszkania były dzielone. Na przykład tam, gdzie ja mieszkałem, to mieszkały 3 rodziny. W sumie było 11 osób, a metraż był gdzieś około 90 metrów. Była jedna kuchnia, jedna łazienka. A że ciągle tam były jakieś niesnastki, no to ojciec tego maluśkiego pokoiku zrobił kuchnię. Mieliśmy jeden pokój. Później tak po kolei się zaczęli tam wyprowadzać. To myśmy powiększali majątek. A w tym mieszkaniu pod Czwórką, to ja mieszkałem, to mieszkała właścicielka, bo na tym ostatnim transportem uciekała z Gdańska. Tak, na Guslofie. Ona chciała wrócić, później jak się uspokoją trochę te czasy, a zostawiła tutaj taką opiekunkę tego domu. Ona kiedyś mieszkała tu w podwórku, na ostatnim piętrze, czyli na poddaszu, taką panią Marię. Myśmy tam chodzili do tej pani Marii, ona mało co po polsku mówiła, nie? Zmarła gdzieś pod koniec lat 60. Już nie pamiętam, czy przypadkiem myśmy nawet do niej czynsz nie nosili. Nie, no to ona zawsze nie mogła się z tym pogodzić, że Gdańsk tak został zniszczony. Szczególnie tutaj wszystko, bo to była przepiękna dzielnica. Bo wiem, bo ta właśnie pani Maria opowiadała, nie? Że tu był przepiękny park. Wszyscy z Gdańska, co tu mieszkali, to wszyscy przychodzili właśnie do tego parku. I był przepiękny widok po prostu całego Gdańska. Teraz drzewa porosły przez tyle lat, to jest zasłonięte. Nie? Ale jeszcze pamiętam, że jak się szło do góry po tych schódkach i potem się schodziło na dół, to jeszcze takie były kamienne takie nogi od ławek. Chodziłem do pierwszej klasy, to szkoła była tam, jak jest ten wjazd na Olszynkę, 7. A 4. klasę to nas przerzucili na Żabi Kruk, bo tam już wybudowali tą nową szkołę, 1000 szkół na 1000-lecie, nie? A w międzyczasie zaczęli budować 21. szkołę. Jak wybudowali, przerzucili nas wszystkich tutaj na stoku, do szkoły 21. I było tyle dzieci, że klas to była masa. Zabawy to myśmy sobie sami organizowali. Myśmy przecież tu i podchody, i sami na biwaki żeśmy jeździli, nie? Tu do Tomina, tam do Łapina, czy do Przywiza, do Kolbut. Owszem, tam ze starszymi chłopakami, nie? Jak cię wzięli, to dobrze było, jak cię nie wzięli, to drugie dobrze. Jako chłopacy, no to żeśmy przeważnie piłkę, szpalanta, a jak chciał pojeździć, to brało się, taką haczkę się robiło, jakieś koło od roweru, czy biegało się po ulicy, bo przecież ładny bruk był, przecież to było równiutko. To jak jechało się z tym kółkiem, to kółko prawie nie podskakiwało. No teraz to jest wszystko zniszczone, zaniedbane. A jak już byliśmy trochę starsi, to żeśmy chodzili tu na stadiony. Tam były 3 stadiony ładne. U góry. Myśmy jako chłopacy organizowaliśmy się, żeby pograć sobie w piłkę. Ekipa się zbierała i żeśmy szli z tymi młodymi policjantami ze szkółki grać. Tu nie chodziło o wynik, nie? Tylko żeby ich pokopać trochę. No. Najczęściej to z pochulanką graliśmy mecze, nie? Było tam chłopaków, było dużo. Ale to było przepiękne. Onegoś czasu to tutaj sklepów, a sklepów było. Tu pod nami to był naprawdę super zaopatrzony sklep gospodarstwa domowego. Ten, który to prowadził, to był kiedyś Społem. Gdzieś jakiś miał znajomości, także z całego Gdańska tu przyjeżdżali po zakupy. Tutaj przecież jeszcze jak człowiek był młodszy, nie? A chciał sobie zarobić, to nie było tak jak dzisiaj, nie? To szedł, komuś pomógł coś, to węgiel ponosił, butelki sprzedał, pozbierał, nie? Szmaciarz. Potem jak ci szmaciarze już tak coraz mniej jeździli, to tutaj za naszym domem był skup butelek. W tej chwili to jest piekarnia, tam stał jeszcze dom. Był tam taka przybudówka była. Ogrodzone to było, nie było tych szałorków, co tam stoją z tym murem. Za kasztanem tutaj zaraz. I tam był punkt skupu duży.
wszystko kupował, i butelki, i makulaturę, a tu kiedyś była rzeźnia pod szóstką. Tu, gdzie cały czas był rzeźnik, to tam była dalej, jeszcze przed tym skupem, była ubojnia. No to były lata gdzieś koło 80. Jak oni ten teren tu niwelowali. Gdzieś tych łojezu, z tych czaszek, tych rogów, od krów, od tego, to masa była, bo oni tutaj przerabiali, to nie tak jak, że teraz gotowe przywiozą. To nie było w ogóle uciążliwe, nawet czuć tego nie było. No wszystko świeże tu było u tego naszego rzeźnika, nie? A płatek to był, myśmy na niego Żyd mówili. Idziemy do Żyda, nie? Biegało się do niego po kapiszony, po korkowce, po korki, przeważnie przed świętami człowiek zbierał pieniążki, żeby sobie na święta poszczelać, nie? A Żyd, no tak się utarło, nie? Wszyscy mieli takie różne tu przezwiska, nie? No ten na przykład Niemiec, a on nie był Niemcem, nie? Gdzie idziesz do Niemca, nie? To już każdy wiedział gdzie, nie? Pamiętam go tak jak po prostu oczy zamknę, nie? To pamiętam jak on tak stoi w tej dziurze, w tej piwnicy, nie? W takim fartuchu, tak grubo ubrany, taki pociągły na twarzy, ciemny taki, już tak lekko przygarbiony, zawsze w tym fartuchu i tak tu nogę miał niżej, a tu na tym ostatnim stopniu miał nogę postawioną. To później myśmy tam chcieli klub zrobić, to zrobić na dole w piwnicy, nie? Zanim tu w ogóle cokolwiek jakąś zgodę było, bo dużo przymykał około na dzielnicowych, który tu był. On był bardzo porządny człowiek, Ostrowski. I on przyszedł tutaj do nas na dzielnicę, to było gdzieś 67, 6 rok. Ale on był bardzo dobry. No wiadomo, jak człowiek narozrabiał na tego, to i w skórę. Ale jak tam się coś chciało od niego załatwić, poprosiło się, poszło się do niego, czy on przychodził tu na dzielnicę i rozmawiał z młodzieżą, i to on zawsze szedł na rękę. Bo tak jak pamiętam poprzednio ten rak szedł, to wszyscy winni, wszyscy uciekali ze strachu. Nie? No, tu na tej dzielnicy dość wysoko postawieni funkcjonariusze policji mieszkali. I tak oni z przymykaniem oczu, nie? I koniec lat 60., początek lat 70., to tu bardzo dużo filmów kręcili. W jednym filmie moja siostra grała. Ubrali ją tak fajnie, tak po starodawnemu, nie? I tutaj właśnie koło fryzjera. Pamiętam, jeszcze takimi blachami świecili, no tam łapali te światło tam do kręcenia, nie? Człowiek młody tego, to się tym nie interesował, nie? Bo nam to była piłka w głowie, nie? A oni tak chodzili właśnie i tak zbierali dzieci do różnych filmów takich. Fryzjer od początku, jak pamięcią sięgam, to on tutaj cały czas tu na biskupie, nie? Bardzo często grał w totolotka, nie? No i zawsze jak my jako dzieciaki żeśmy gonili w tamtą stronę, po prostu wołał, nie? To chodź wyślesz mi. Czasami fryzjer na przykład wygrał, to zawsze zawołał daną osobę, o, i proszę tu parę groszy. A kiedyś wygrał większą sumę pieniędzy. Tylko nie pamiętam, kto wtedy tego totolotka. To też była taka, no zresztą nikt tutaj po wojnie nie był już taki zamożny jak przed wojną. No to raczej biedota mieszkała. No, kiedyś człowiek do człowieka był bardziej życzliwy. Pamiętam, jak jeszcze chodziło się do szkoły, a przecież się nie przelewało, to chleb ze smalcem i super było, nie? Czyli leciało się do domu, brało się kawałek chleba pod kran, cukrem posypał i się jadło. Jakie to były rarytasy. Jak ja mówię, z lepszego domu, to jak miał jakąś wędlinę, a ja chleb ze smalcem, to choć się zamienimy, nie? Ja dostałem lańsko, bo mama mi nowy tornister kupiła, tu chodziło się z górki koło szkoły, najlepiej to się na torniszcze jeździło, nie? A ile ten tornister dekturowy wytrzymał, nie? A jak się szło na wagary, nie chciało się iść, to się szło tutaj na góry, na te działki, tam ludzie chowali kozy, tego. To też kiedyś taki przypadek miałem, że koza mi wszystkie zeszyty zjadła. 70. No to ja miałem wtedy 18 lat. No i słychać, że coś się dzieje, nie? No to człowiek ciekawy poleciał. Akurat ci stoczniowcy wyszli ze stoczni pod komitet tutaj, nie? No i tam pertraktowali z tymi. Tam żeśmy polecieli zobaczyć. No a ci obtoczyli, zaczęli strzelać, nie?
tymi świecami zawiącymi. I pamiętam tylko tyle, że świeca obiła się o ścianę, spadła mi tu żołnierz. Po prostu patrzy, wszyscy się pchają, to ja też do środka, nie? Do komitetu, nie? I tylko było bach i nic więcej nie pamiętam. Oprzytomniałem na dole w barze, bo tam na dole w piwnicach oni mieli super bar. Pamiętam tylko buty, nie? Bo oni zaraz maski poubierali, nie? Ci zomowcy dopiero w nocy mnie wywieźli stamtąd. Na piwną, nie? Do rana przytrzymali i z piwny puścili do domu. W 80 roku przeważnie, jak wszystkie rozruchy były w Gdańsku, w centrum, z miasta niejako nie nacierali z tego, to wszystko uciekało tutaj. Na Biskupie w kierunku Oruni. Ci, co mieli dobre szczęście, to trafiali w dwa kleszcze. Bo z jednej strony tutaj policja atakowała, a z drugiej z Biskupiej, nie? No, tu Nyskie żeśmy rzucili z góry, zapalili na dole tutaj koło biurowców. No i też coś takiego było i strzelili i petarda wpadła do Kowalkiego. I zaczęło się palić, a on chory leżał. No to wyskoczyłem, tutaj pamiętam je, te firany żeśmy zdarli, wyrzucili tu przed dom, tam łóżko tak stało wzdłuż, kanapa i pościel i to już wszystko się paliło. Myśmy to wyrzucali, a on leżał tam na kanapie. Ja byłem z Felkiem Furmanem. Potem przyleciał Żurański i jeszcze Władek. Bo to oni już wpadli na Biskupią, nie, no to już leli jak popadło, nie, oni się nie pytali o nic. I ja wskoczyłem tu do bramy, a oni zagrodzili wejście, nie? Się tak zamachnął do mnie pałą, nie? A Żurański, starszy pan, dostał parę pałek, nie? Wyprowadzili go tu za róg i tam go obtukli, bo tutaj zaraz podjeżdżały te samochody. Oj, i kogo tu złapali, to wszystkich do tych samochodów, nie? Ile myśmy tych to pozabierali tym zomowcom i tarcze i wszystko. I oni polepszyli czołgi, jak tu wjechały, jak strzelały, nie? Oh.